Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Demonidias, a przed wami kolejny film z serii Zagrajmy w Nioh 2 i czas na eksplorację drugiego regionu, a mianowicie rozpoczniemy sobie zadanie fabularne pod tytułem Ukryte Potwory Okehazamy. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym wyjaśnić, że w ostatniej ankiecie zdecydowaliście większością 3/4, że ma w tych odcinkach być jednak kamerka. I uspokajam, ona będzie, ale od kolejnego materiału. Miałem mały problem tutaj, wiecie, z wykluczowaniem green screena. Coś mi się tutaj zresetowały ustawienia, także posiedzę nad tym po tym materiale i myślę, że już od kolejnego odcinka będziemy w takim razie prowadzili sobie serię z kamerką, jak chcieliście. Także bardzo dziękuję też za tak liczne oddanie głosów. I oczywiście za tyle ocen pod ostatnim materiałem. Widziałem, że wam się naprawdę bardzo spodobała ta misja poboczna i emocje, jakie tam były pod koniec szczególnie. Ale zapoznajmy się oczywiście teraz już z opisem kolejnej misji. A przed nami Mumio po raz kolejny wreszcie. To jest ta pani z cutscenki. Wiecie, przy ognisku co jedliśmy i chciała nas zabić najpierw. Co za niespodzianka, nie dowiarę, że tak po prostu gościli bandy przybyszów, nie mając zielonego pojęcia, kim oni są. Pewnie zaimponował im stary, dobry Tokichiro. Wygląda to, że będziemy tu mieć pełne ręce roboty. Wróg skierował tu spore siły, ale to zapewne nie powstrzyma was od wyruszenia do pracy, prawda? A ja, pytacie? Mnie nie interesuje krzyżowanie mieczy z bliźnimi. Nie, zostawiam to wam. No a my po prostu, słuchajcie, rozpoczynamy. Zadanie w zachodniej części prowincji Owari, w kotlinie otoczonej stromymi górami, znajduje się miejsce o nazwie Okehazama. No i jest to miejsce oczywiście historyczne. Osłona w postaci górskich zboczy czyni to miejsce idealnym do ukrycia wojsk. Maszerujące oddziały często zatrzymują się tu na odpoczynek. Dolina jest wielka, ale ograniczona ilość ziemi nadającej się do zamieszkania sprawia, że już od dawna nikt tutaj nie mieszka. Banici z dezerterzy często uciekają w tę dolinę i już nigdy stamtąd nie wracają. I tylko czasem wiatr niesie jak jęki kogoś albo czegoś. W takim razie, moi drodzy, rozpoczynamy to zadanie. Kurczę, niesamowicie mi się podobają te cutscenki w Nioh 2. Naprawdę są wykonane bardzo fajnie, dynamicznie, no i bardzo klimatycznie. Może to brzmieć banalnie, ale nie wiem nawet jak określić swoją myśl w tym momencie. Maj 1500 roku. 60, przepraszam, co ja gadam? Aż od tych emocji po prostu język mi się plącze. Zaraz też nawiążę do waszych komentarzy, ale nie chcę przedłużać tego, porozmawiamy oczywiście tutaj i ruszajmy. A, jak motyw tutaj z wojną już był w Nioh 1 też. Nobunaga się często przewijał tam. Dobra, już się powtarzasz. No dobrze, chodźmy w takim razie do chramu i chciałbym nawiązać do waszych komentarzy, dlatego że nie pozostaję na nie obojętny i bardzo dziękuję też za wszystkie rady. Tutaj Halgir na przykład napisał mi komentarz, który został przez Michała też określony jako taki, z tego co pamiętam, kodeks? Samuraja? Coś takiego? Zaraz wam o tym opowiem, tylko pogadajmy jeszcze tutaj. Nie dla mnie raczej. Dobrze, już się powtarza. Zostaw to mnie w takim razie. No nie ukrywam, że byłoby dobrze.
Myślałem, że mnie zaatakuje. Okej, to był fajny motyw. Naprawdę, podobał mi się. Już tutaj yokai słyszę? Okej. Chciałem powiedzieć o tych komentarzach, że podobno z upiora otrzymałem lepsze odaczy niż to, które sobie wyekwipowałem. Także wypadałoby to sprawdzić, słuchajcie, bo patrzyłem ostatnio dość tak, mam wrażenie, skrupulatnie i nie widzę lepszego. Tu jest lepsze. Niby. Tylko właśnie to mnie nie zastanawia, bo ono jest niby lepsze, ale ma mniej ataku. Dlatego, że jest bardziej je znam. To jest włócznia, to się nie liczy. Także nie wiem, czy to chodzi o to, że tamto odachi było lepsze, tak samo jak to zresztą. Też jest niby lepsze, a nie wiem, jak to się przekłada, szczerze mówiąc. Mogę ustawić sobie broń, która jest jednocześnie słabsza i lepsza. Właśnie to mnie szokuje, bo nie rozumiem, jak to czytać. Jest strzałka w dół, ale jest na niebiesko. Nie wiem, szczerze mówiąc. Myślę, że tutaj też znajomość broni nabije sobie, więc może wtedy to będzie lepsze. Cholera wie. Tak czy inaczej, no na razie zostanę przy tej broni w takim wypadku. Może mi to wyjaśnicie w komentarzach, to wtedy się poprawię w kolejnym materiale już. Tu mamy... Dobra. Jeżeli chodzi o też kamerkę, to chciałbym nawiązać do tego, bo niektórzy z was pisali, że może ona zaburzyć troszeczkę klimat i ja się z tym zgadzam, dlatego postaram się, żeby ta kamerka nie była taka ogromniasta. Mieliście już taką próbkę w poprzednim odcinku, jak ją widzę. Pisaliście też, że fajnie, gdybym ją przesunął trochę jeszcze w prawo, także też to zrobię. I bardzo bym prosił osoby, którym pomysł kamer... które były na nie przy pomyśle kamerki, żeby dały znać, co sądzicie o tej kamerce po jednym testowym odcinku, tym ostatnim z Nio 2? Bo jestem bardzo ciekaw, co teraz o tym myślicie. Czy nadal jesteście na nie? Czy może zmieniliście zdanie? Czy może myślicie, że ej, w sumie nie było aż tak źle, jak myśleliśmy, że będzie? Bo no, nie ukrywam, żeby jednak mi zależało też na tym, żeby poznać wasze zdanie. Można zawsze coś z tą kamerką pokombinować. Natomiast... Też jeszcze odnośnie tych rad, to żebym ogólnie poświęcał niepotrzebne elementy ekwipunku. Ja, w sensie takie te najbardziej podstawowe, jakieś białe i żółte bodajże, to takie można śmiało zostawić u Kodam, dzięki czemu będziemy zdobywali eliksiry, w sensie ryż i tak dalej. I ja to wiem, ja o tym wspominałem już w jakimś odcinku w poprzednich, ale bardzo dziękuję za przypomnienie tego w radzie, bo wiem o tym, przecież mówiłem, że nawet będę tak hurtowo poświęcał te przedmioty. Na razie nie cierpię jakoś na brak eliksirów, mam cały czas maxa, mam jeszcze zapasy w magazynie. Jakoś z nich na szczęście, o dziwo, dużo nie korzystam. Z kolei bardzo dziękuję za radę, żeby zostawiać takie lepsze rzeczy, czyli na przykład niebieskie i fioletowe u Kowala i po prostu je rozbierać, dzięki czemu będziemy pozyskiwali masę materiałów. Z tego na pewno postaram się korzystać, bo Kowal to jest coś... To jest ktoś w zasadzie, u koło bardzo rzadko goszczę. Także postaram się z tym pilnować, także dzięki wielkie Halgir za tą radę. I też warto byłoby wyekwipować coś, co podniesie mi parametr szczęścia trochę. Dzięki czemu będę w stanie pokusić się o zdobycie nieco lepszego łupu. I powiem szczerze, przejrzałem sobie ten ekwipunek i mam naprawdę mierne te przedmioty, które mi ewentualnie jakoś szczęście podbijają. Dlatego też nawet w ogóle zbroi nie zmieniłem. Bo na razie nie mam jakiejś sensownej alternatywy, powiem wam. Także na razie muszę jeszcze sobie z tym trochę poczekać, ale też to będę miał na uwadze. Z kolei w opcjach gry można sobie ustawić opcje, dzięki której będą automatycznie zużywały się włosy. Maga, onmyo, ninja, samuraja i tak dalej. A to już brzmi naprawdę rewelacyjnie i to chciałbym zrobić na odcinku. Bo nawet nie wiedziałem, że słuchajcie, takie coś istnieje. Nie wiem, czy to będzie tutaj w podstawowych... Czy gdzie? Automatyczne używanie zdobytych kosmyków włosów. Tak, patrzcie. Ale świetna sprawa. Wyświetlanie wskaźnika anime wyłączone? Wartości. A, dobra, wartości nie chcę widzieć. Maksymalna liczba ikon efektów 6.
Resetuj kamerę po gardzie. Rozmycie w ruchu. Wyświetlaj etykietę weź nad upuszczonym wyposażeniem wszystko. Dobra. No to teraz będzie trochę lepiej. Nie chcę, żeby mi cyferki się pojawiały. To mi nic i tak nie będzie mówiło w tej przypadku anime na przykład. Pytanie tylko, czy tutaj nie chcę najpierw pójść. Chociaż wydaje mi się, że raczej nie. No to wygląda, jakbyśmy mieli tutaj zeskoczyć skądś. Spróbuję do niego podejść. Coś czuję, że on się odwróci zaraz. Ale czemu nie? O, pięknie! Ale przez łeb dostał. O, prawie jak ja. Prawie jak ja. Mhm, dokładnie jak ja. Nie mam pytań! Nie mam pytań po prostu. A, i jeszcze coś. W ostatnim odcinku mówiłem o takiej armii w Chinach. Tak, chodziło mi oczywiście o armię z terakoty. Bardzo dziękuję za tutaj też dokończenie mojej myśli. To naprawdę rewelacyjnie wygląda. Straszne wrażenie to na mnie robiło. Tu słyszę Kodamę gdzieś. O, tutaj jesteś, przyjacielu. Ale ukryty. Myślałem, że będzie w jakimś tym wiaderku. Proszę bardzo, cóż za niespodzianka. Tak, no i tak jak myślałem, tu z góry będzie zejście. Także to jest miejsce, które posłuży nam za skrót przyszły. Muszę w takim razie kierować tutaj. Także serio, moi drodzy, bardzo dziękuję za wszystkie rady, bo są one naprawdę istotnie wspierające tą serię. Może drugi ma opiszą, serio? W tak krótkim czasie? Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś taki przeciwnik na zasadzie nowego Onryokiego, czyli demona z Nioh 1, który powtarzał się na każdym kroku. Bo bym się zawiódł, nie ukrywam. Jeżeli będzie duża powtarzalność. Mam nadzieję, że mam po prostu pecha. No, w sumie nie zdziwiłbym się na razie, że akurat ten, który mi się nie podoba, przeciwnik, w tym sensie, że jest trudny do walki, to mi się najczęściej powtarza. I kolejny Kodama, którego też słyszałem. Świetnie. Ciekawe, czy można to podwójnie wzmocnić. Można, ale jaja. Znaczy, mam nadzieję, że można, bo teraz może nie działa już ten efekt. Strzyż broń sobie. Nowy przeciwnik. Jezu, wielkogłowe. Co my tu mamy jeszcze? Odnośnie rad, to też właśnie, jak pytałem się was jeszcze parę odcinków temu, chyba do tego nie nawiązywałem, ale widzicie różnicę, w sensie, że nic nie zmieniłem w tym sensie. Pytałem was, czy nie zmienić języka na angielski, czy wolicie japoński. Absolutna większość z was, praktycznie wszyscy byli za japońskim, także zostajemy na tym języku oczywiście. Ej, tu jest kolejny Kodama? Nie! Tu jest, słuchajcie, nasz przyjaciel do wymiany. Ponoć można uzyskać też rdzeń duszy Kodamy tutaj, ale malutka szansa jest na to. Jejku, nie mogę tego wyrzucić. Serio? O nie. Dobra, wyrzucę mu coś innego. Wyrzuć przedmiot, wyrzuć przedmiot, a tutaj nie mogę. Ha! Ciekawe czemu. No, bardzo mnie to ciekawi, czemu nie mogę. No, daj mi lepszą broń. No, byłoby dobre. Też mi się to podoba. Pamiętaj, że każdy przedmiot przyjmuję, tak mi się przynajmniej wydaje. Tonfa podwodnego, no nie, ale owoc chociaż dostaliśmy, świetnie. Także coś na plus. A może on się już jakoś nasycił tymi owocami i więcej od nas nie weźmie. Zaraz. Co to jest za skrót w takim razie? To jest do chramu? Wow! Ale jaja. Możemy polewelować, tylko tak się zastanawiam, dokąd dalej powinienem pójść w tym momencie.
Kolejny gaki, rdzeń. Będą się tymi rdzeniami w końcu też zająć. Wiem, że zwlekam z tym straszliwie. Dajmy trochę w życie. Przy okazji, błogosławieństwa kodam sobie sprawdzę jeszcze. Wow. Wypadanie eliksirów o 5%. Niesamowicie dużo. 25 w magazynie. No to jest a propos tego, ile mam ich jeszcze w zapasie, także nie narzekam jak na ten czas. No dobra, ale gdzieś tutaj powinna być w takim razie ścieżka jakaś. Tutaj był Kodama i tu jest ślepy zaułek. Czyli koniecznie muszę pójść do tego miejsca. A, dobra, już wiem, tam muszę przejść. Kurczę, czyli całkowicie nieświadomie wybrałem dobrą drogę. Typowo. Szkoda, że go jeszcze nie przewraca na przykład. Tylko tego by mi brakowało do pełni szczęścia, nie? W tym momencie. No dobrze. A zatem... chodźmy tędy. Ha, właśnie. O to miejsce mi chodziło. Widzę, że tam coś stoi, bo broń już mi wystaje. Tu jest czysto. Może Kodama? Nie. NPC czy gracz? Gracz. Chyba. Wow! Straciłem życie, ale udało się. Nie wiem czemu. O Boże, serio? Yamanba! Nie wiem, jak się nazywa to paskudztwo. Nie jestem pewien, czy tego też nie było w Nio 1. Szczerze mówiąc. Dobrze, daleko nie mamy. Trochę mnie pociachał, nie? No, bo tego to nawet przejdziemy sobie niepostrzeżenie. Fajnie go tak tutaj dali, żeby się zapoznać. Całkiem uprzejmie ze strony twórców Nio. No, uderz mnie. A, bo dobra. Po co czekać? Jak można to skończyć, nie? Kotek! Proszę bardzo, nie spodziewałem się tego, że tutaj będziesz. Serio? On jest jakby za szeroki na takie wiaderko, czy co to tam było. Urocze są naprawdę te kosiaki. O! Znowu małpa! O Boże! Jak ty wijesz mocno. No nie wierzę! Plecami mnie zgniotł, serio? Cholerny enki. Dobra. Widzimy się na miejscu po prostu. Swoją drogą to miałem już ducha opiekuńczego praktycznie do odpalenia, więc mógłbym z tego skorzystać. Raz, dwa, trzy. Raz. I koniec. Proszę bardzo. O! To mi się podoba. Nie miałem tego rdzenia. Przy okazji anima naładowana. Właśnie, kotek. Zapomniałem, że on się respi. Chodź, przyjacielu. Musimy małpę zabić. Czy to nie brzmi jak świetna zabawa? Z kotem? Jakoś odbija od niego. No i ktoś nam spadł. A gdzie moja Amrita? Za zwycięstwo? Serio? Nie dostanę nic? A może dostałem już? Słyszę Kodamę. Słyszę Kodamę. A on jest gdzieś tutaj. Bankowo. Tutaj będzie na pewno. Nie? O kurde. To wygląda.
wygląda jak totalnie inna lokacja. Zaraz tu przejdziemy. Chociaż to też wygląda jak totalnie inna lokacja. Jeszcze skrajną i okej. Nie wiem co gorsza. Żegnaj kotku. Nie wejdziemy do środka. To aż by się prosiło, żeby coś mi na głowę teraz zaskoczyło. Oś tu brzydalu. Jezu! O nie, to jest kappa! Który może mi Amritę ukraść. Nie cierpię tego yokai. Właśnie, ale ile skarbów zawsze ma. Małe złodzieje. A tutaj słyszę Kodamę. Czy to możliwe, że go słyszałem wcześniej? Nie wydaje mi się jakoś. Właśnie ciekawe, czy jak Kodamę mogę odesłać do chramu w skrajnej yokai. Mogę. Ha! Ale patent. Fantastycznie. No traf ten kamień. Serio? Ej, aż nie śmiałem ostatnio, że ciekawe, czy będzie motyw, że uderzymy w to i mi przeciwnik wyjedzie. Pamiętacie? No i nie goń mnie. To się w tyłek klepiesz, gościu. Gini. O. Trochę się pospieszyłem z tym. O, nie wierzę! Ty mały gaki! Ponoć znerfiony, ale wciąż denerwujący. Kurde bele, no. Nie cierpię. Nie cierpię go po prostu, serio. Dobra, nie usłyszał. Nie wiem, czy nie usłyszał. Nieważne. Mam nadzieję, że odpuści. Dobra, kappy się nie respią, na moje szczęście. Masz tu gaki. One też niby tam były te nerfione w jakimś patchu ostatnim, ale chyba w 1.05. Że rzadziej ten paraliż rzucają, czyli dobrze mi się wydawało jednak, widzicie? Ale nadal są upierdliwe, jak nie wiem co. Gień! Parszywa bestio. Słyszę, że jeszcze jeden tutaj jest, bo ostrzę sobie gdzieś nóż. Serio? Na głowę mi chciał spaść? I to tak nieudolnie jeszcze? No nie wierzę. Przeżyłem to. Jak? Jak?
Nie. Ciekawe, że to za małpa odpowiada za to wszystko. Za tą całą krainę yokai. Przekonajmy się. Nie! Tak! Czyli to jednak Enki. Dobra, tu chyba jestem bezpieczny. O, biedny. Biedny, nieporadny. Gaki. Wspaniale. Ktoś tu będzie na pewno. No, już myślałem, że Kodama. Może na dachu jakimś. Zobaczmy. Uwielbiam po prostu. Ubóstwiam te zadania fabularne. One są rewelacyjne. Serio, naprawdę tak dobrze są zaprojektowane te lokacje. Tak mi się podobają, są tak wielopoziomowe. Chyba na tych dachach już nic więcej nie znajdę. A nie wiem, czy tutaj chcę już iść. Czy tam bym nie mógł wskoczyć jakoś? Na to piętro. Amunicję bym zostawił. Tu jest powrót. Ten las jeszcze mamy do sprawdzenia. Ja pamiętam o tym spokojnie, ale tak się zastanawiam, czy... Czy czegoś tu nie pominę, jeżeli pójdę tam teraz? Możemy się podjąć tego jeszcze. Do lasu na pewno powrócimy. A co mamy na tej ścieżce? Nic. Totalnie nic. Okej. Po prostu była zablokowana. Fajny taki motyw, nie? Żeby tutaj wejść, to jakby, wiecie, trzeba po tym dachu wejść, bo faktyczna ścieżka była zablokowana przez Connor. I mamy chram kolejny, moi drodzy. Czyli chyba obrałem jednak taką główną ścieżkę, paradoksalnie, która być może będzie się łączyła z tamtą poprzednią. Bo to też jest teren taki leśny jakby. Na to wychodzi. 21 tysięcy, 23, prawie 4 tysiące amrity. Ja pierniczę. Czajcie jak dużo? Coś niesamowitego. Może być, ja mam dba na próbę jako mój drugi atak. Inwestuję w siłę, jeden punkt, a jeden w udźwig jeszcze. Dobra, może być. Poziom jaki mam aktualnie? 34, ładnie to wygląda. Moi drodzy, także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę pod tym materiałem. Zachęcam do subskrypcji kanału. Subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Możecie też ten słynny dzwoneczek zostawić, jeżeli subskrybujecie, a tego jeszcze nie zrobiliście. Bo ostatnio widziałem komentarze, że YouTube znowu nie wyświetla moich materiałów. To jest dość dziwne, bo... Akurat wiem, że inni youtuberzy o tym ciągle mówią, ale u mnie się bardzo rzadko to tak zdarza. I nie powiedziałbym nawet po tym, bo naprawdę bardzo chętnie oglądacie te materiały, ale sprawdźcie dla pewności, bo możliwe, że tak jest faktycznie. Także cóż, to by było tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Nioh 2 na moim kanale i zapraszam też na dzisiejszy stream, który trwa od godziny 17. Do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.